teraz przechodzimy do następnej prezentacji. Profesor Jacek Majewski z Uniwersytetu Warszawskiego opowie nam o epoce krzemu, czyli epoce zdominowanej przez elektronikę krzemową. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję za wprowadzenie. Chciałbym też podziękować organizatorom za zaproszenie na kongres i powierzenie mi zadania zreferowania Państwu rewolucyjnego rozwoju technologii elektronowych, technologii informatycznych, na głównie technologii krzemowych. Na przestrzeni ludzkiej cywilizacji bardzo często dane okresy, dane epoki charakteryzowano materiałem, który odgrywał największą rolę. I tak powiedzmy mieliśmy epokę kamienia, brązu czy żelaza. Podobnie epoka elektroniczna, która zaczęła się powiedzmy w połowie XX wieku, na pewno może być określona jako epoka krzemu, czyli okres przed wkroczeniem krzemu na arenę elektronicznych maszyn liczących, można nazwać epoką przed krzemem. Natomiast powiedzmy tutaj, co będzie po roku 2010, jest powiedzmy otwartym pytaniem, no i wywołuje oczywiście wielkie zainteresowanie fizyków. Dlaczego krzem stał się takim materiałem, który charakteryzuje epokę rozwoju technologii informatycznych? On po prostu, półprzewodnik krzem zdominował technologie informatyczne i jak wszyscy doskonale tutaj Państwo wiecie, technologie informatyczne wpływają na niemal każdy aspekt naszego życia. Jeżeli powiedzmy rozejrzymy się po przyrządach, które tutaj ludzie mają, prawdopodobnie wszystkie przedstawione na tym przezroczu znajdują się na sali. W każdym jest procesor bazujący na krzemie. Więc w tym referacie chciałbym poruszyć następujące tematy. Chciałbym przypomnieć Państwu kamienie milowe rozwoju technologii informatycznych. Chciałbym bardzo króciutko przedstawić podstawy technologii CMOS, który jak gdyby jest dominującą technologią w dzisiejszych procesorach. Pewnie dlatego wybrano teoretyka, żebym nie wchodził za bardzo w szczegóły. Chciałbym przedyskutować prawo Moore'a. Chciałbym krótko powiedzieć o cywilizacyjnych aspektach powiedzmy przemysłu informatycznego, półprzewodnikowego. No i na koniec chciałbym powiedzmy skomentować drogi dalszego rozwoju technologii informatycznych. No więc wszystko zaczęło się w 1947 roku, kiedy John Bardeen i Walter Brattain odkryli tranzystor z kontaktem punktowym na bazie germanu. To jest dość precyzyjne zdjęcie. Chwilę później William Shockley, który kierował tym zespołem, wymyślił tranzystor oparty na złączu PNP. To jest taki tranzystor, który jest opisywany we wszystkich podręcznikach szkolnych. Można znaleźć też opis tego tranzystora w słynnych Feynmana wykładach z fizyki. Tutaj może opowiem Państwu ciekawostkę, jak doszło, że powstały dwa układy. Mianowicie William Shockley, który kierował zespołem, miał pomysł i zlecił Johnowi Bardeenowi, teoretykowi, i Walterowi Brattainowi, technikowi, zbadanie tego pomysłu. Ale im ten pomysł się nie podobał i oni mu nic nie mówiąc rozwinęli, zrealizowali swój pomysł. Shockley, bardzo ambitny i mający bardzo, bardzo dużo pomysłów, powiedział, nie, to ja zrobię powiedzmy lepszy tranzystor. No i zajęło mu to trochę czasu, około pół roku. No i zrobił powiedzmy tranzystor oparty o dwa złącza. Bell Laboratories nazwało to urządzenie powiedzmy tranzystor i ta nazwa obowiązuje do dzisiaj. Osiągnięcia tych trzech dżentelmenów przedstawionych tutaj na tym zdjęciu zostały uhonorowane przez Komitet Nagrody Nobla i przyznano im nagrodę w dziedzinie fizyki w 1956 roku za wynalazek, który, jak się potem okazało, doprowadził do rewolucji informatycznej. Tutaj przed godziną spotkałem osoby, które zajmują się
historią fizyki, więc może, żeby być historycznie dokładnym, trzeba powiedzieć, że 20 lat przed odkryciem Bardina, Brattaina i Shockleya został zgłoszony patent przez Juliusa Edgarda Lilienfelda, który w zasadzie odpowiada temu, co dzisiaj byśmy nazwali tranzystorem polowym. I ten patent został zgłoszony i przyznany jednocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Niestety Julius Edgard Lilienfeld, który był urodzony we Lwowie, ale całą swą karierę zawodową jak gdyby spędził w Berlinie, a potem w Ameryce, nie znalazł uznania w oczach Komitetu Noblowskiego. Więc na początku, jak to często bywa z wynalazkami, wynalazek tranzystora nie znalazł dużego odzewu. To były czasy maszyn elektronowych opartych o konstrukcje lampowe. No i taki sztandarowy przykład, na przykład komputer lampowy ENIAC ważył 30 tysięcy kilogramów, miał około 19 tysięcy lamp elektronowych, nie mówię już ile innych przełączników, zajmował pomieszczenie dużego pokoju i wykonywał 357 mnożeń na sekundę, co się wydaje z dzisiejszego punktu widzenia śmieszną liczbą, ale powiedzmy zadanie obliczenia trajektorii pocisku balistycznego, którą kilka osób wykonywało przez kilka dni, zostało skrócone do 15 sekund. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, jakie było pierwotne słowo, znaczenie słowa komputer. Komputer to był właśnie człowiek, który wykonywał tego typu obliczenia. Więc powiedzmy po wprowadzeniu maszyn elektronicznych też zmieniło się znaczenie słowa komputer. No tutaj jest, komputer osiągnął najdłuższy bezawaryjny czas pracy, który wynosił około 5 dni. Powiedzmy przy tej ilości skomplikowanych elementów to i tak powiedzmy dobry wynik. Bill Shockley dostrzegł ogromny potencjał zastosowań tranzystora w technologiach informatycznych. To mówią wszyscy ludzie, którzy mieli z nim do czynienia. W 1955 roku odszedł z Bell Laboratory i założył własną firmę Shockley Semiconductors w Palo Alto, California. No, niestety wszyscy też mówią, że był jak gdyby genialny, jeżeli chodzi o ilość pomysłów i intuicyjne zrozumienie fizyki urządzeń, natomiast miał niezbyt dobry charakter. W związku z tym grupa najlepszych pracowników, to było około 8 osób, które potem zostało nazwane zdradziecką ósemką, przedstawiło mu projekt urządzeń opartych o krzem. Ale on ten projekt, powiedzmy, odrzucił. No i ci ludzie odeszli z firmy Shockleya, zakładając bardzo znane firmy półprzewodnikowe, jak Fairchild, Intel Corporation albo Texas Instruments. No i jak gdyby historia przyznała im rację, to krzem okazał się przyszłością elektronicznych maszyn cyfrowych. Następnym kamieniem milowym w rozwoju technologii informatycznej był wynalazek obwodu scalonego. Obwód scalony był urządzeniem, w którym tranzystor, kondensator, opornik, wszystkie elementy aktywne i pasywne zostały zrealizowane w jednym kawałku półprzewodnika, w jednym chipie. I to odkrycie też jak gdyby zostało niezależnie dokonane w dwóch laboratoriach. Jack St. Clair Kilby z Texas Instruments wykonał pierwszy obwód scalony w oparciu o German. Chwilę później Bob Noyce, wtedy z firmy Fairchild Semiconductors, potem jeden z założycieli firmy Intel, wykonał obwód scalony oparty o krzem. Wniosek patentowy Boba Noyce'a został dużo dokładniej opisany. W związku z tym ludzie przyznający patenty mieli mniej roboty. W związku z tym ten patent, mimo że złożony później, został przyznany wcześniej i nosi mniejszy numer niż patent Kilby'ego. Taka ciekawostka. No, zabrało trochę czasu, ale Komitet Noblowski
też przyznał połowę nagrody w dziedzinie fizyki w roku 2000 Jackowi Kilby. Tutaj jest zdjęcie Jacka Kilby z kieszonkowym kalkulatorem, którego też był wynalazcą. W ogóle Jack Kilby zgłosił w swoim życiu 60 znaczących patentów. Drugą połowę nagrody dostało też dwóch fizyków, znaczy nagrody w roku 2000 dostało też dwóch fizyków półprzewodnikowych, Joris Alfiorow z Sankt Petersburga i Herbert Kroemer, Niemiec pracujący w Ameryce. I w ich wypadku dostali nagrodę za zastosowanie heterostruktur półprzewodnikowych do szybkich tranzystorów i wydajnych laserów półprzewodnikowych. Jeżeli teraz popatrzymy na wielkość pierwszych obwodów scalonych, prawda, tutaj są palce, więc widzą Państwo skalę, i porównamy to z wielkością obecnego procesora Pentium używanego najpewniej w tym laptopie, to widzą Państwo, że wielkość tych dwóch pierwszych obwodów scalonych zawierających zaledwie parę tranzystorów i tego obwodu scalonego zawierające kilka milionów tranzystorów są niemal takie same, prawda? Jeżeli mówię o kamieniach milowych, to nie sposób jest opuścić tutaj wynalazek Jana Czochralskiego, który przez wielu jest uważany za ojca technologii krzemowej. Mianowicie urodzony w okolicy Poznania, Czochralski studiował w Berlinie, pracował też w Berlinie i we Frankfurcie, później na zaproszenie prezydenta Ignacego Mościskiego przez lata 29-45 był profesorem chemii tutaj w Politechnice Warszawskiej. Swojego odkrycia dokonał w 1916 roku, pracując w firmie AEG w Berlinie, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. To jest teraz firma znana z produkcji urządzeń domowych, lodówki, kuchenki i tak dalej. Historia mówi, że Czochralski badał krystalizację metali i pewnego wieczora, zmęczony, chciał spisać notatki ze swojej pracy, odsunął te tygle z roztopionym metalem i zamiast w kałamarz wsadził pióro do takiego tygla z cyną. Jak wyciągnął, zobaczył, że na końcu stalówki był cienki drucik. No i to świadczy, powiedzmy, o klasie, powiedzmy, co odróżnia dobrego naukowca od słabego naukowca. Zamiast strzepnąć ten drucik i pisać dalej, on zaniósł ten drucik do laboratorium i okazało się, że ten drucik był perfekcyjnym monokryształem. No i w ten sposób narodziła się metoda wzrostu kryształów, którą pod koniec lat 40. znowu dwóch naukowców pracujących w Bell Laboratories zastosowało do uzyskiwania kryształów germanu i krzemu o dużych rozmiarach. No tutaj w skrócie ta metoda, mamy powiedzmy tygiel roztopionego tlenku krzemu, powiedzmy. Tutaj wprowadzamy zarodek w postaci kryształu krzemu, no i powiedzmy przez ciągnięcie do góry potrafimy powodować, że wzrasta duży walec. Ja nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie słowa ból. No i 3/4 krystalicznego krzemu jest otrzymywane właśnie metodą Czochralskiego. Tą metodą można otrzymać monokryształy o średnicy od kilku do 30 centymetrów i długości 1,5 metra. Pocięte na krążki stanowią podstawę, na których buduje się obwody scalone. Stanowią podstawę technologii krzemowej. I w tej chwili używane są dwie średnice krążków. Jeden krążek o średnicy 20 cm w cenie $30. Drugi krążek o średnicy 30 cm w cenie około $200. Początek rozwoju technologii obwodów scalonych odbywał się poprzez budowanie bipolarnych tranzystorów, czyli takich z pakowaniu, ile się dało, tranzystorów wynalezionych przez Shockleya. Ale od roku 1970 obwody scalone są oparte o technologię CMOS, która bazuje na tranzystorze polowym. Co to jest technologia CMOS? Jeżeli weźmiemy
półprzewodnik krzem, domieszkujemy go na tym P, czyli wprowadzimy akceptory. Na wierzch położymy tlenek krzemu i przykryjemy to wszystko metalem. To tutaj mają Państwo oś X. To struktura pasmowa takiego urządzenia wygląda jak na tym rysuneczku obok. Prawda? Metal musi być w równowadze z półprzewodnikiem. Mamy poziom Fermiego, ponieważ jest typ P, więc poziom Fermiego leży w okolicy pasma walencyjnego. Mamy tutaj zakrzywienie pasm i tutaj mamy strefę zubożoną w ładunek. Elektrony są tylko w metalu. Teraz, co się dzieje, jeżeli przyłożymy napięcie troszeczkę różne od zera? No więc oczywiście poziom Fermiego, prawda, to wielkość napięcia jest tutaj różnicą poziomu Fermiego. Zmieni się troszeczkę zakrzywienie pasm, elektrony dalej pozostają w metalu. Natomiast jeżeli przyłożymy napięcie dużo większe od zera, dostajemy dużo większe zakrzywienie pasm. Poziom Fermiego leży blisko już tutaj tego pasma przewodnictwa i możliwe jest, że elektrony zaczną okupować w cienkiej warstwie, którą nazywamy warstwą inwersyjną, zaczną okupować pasmo walencyjne. W ten sposób powstaje dwuwymiarowy gaz elektronowy. W związku z tym, jeżeli teraz przyłożymy napięcie tutaj do tych bocznych ścianek, to prąd będzie płynął w zależności od tego, jakie napięcie jest na tym metalu, które nazywamy bramką, prawda? Więc teraz troszeczkę realistyczny widok tego tranzystora. W zależności od napięcia na bramce możemy zrealizować dwa stany. Stan zero, czyli stan, w którym nie płynie prąd pomiędzy źródłem a drenem, i stan jeden, w którym płynie taki prąd pomiędzy źródłem a drenem, prawda? I wszystko realizujemy tylko zmieniając napięcie na bramce. I teraz z takich elementów, z takich tranzystorów możemy konstruować bramki logiczne i dalej procesory. Możemy też, powiedzmy, używać to do produkcji pamięci. Jeżeli popatrzymy na zasadę działania jakiegokolwiek urządzenia liczącego, to one są podobnie. Mamy system i stan rachunkowy. Powiedzmy, systemem są tutaj pręty w obudowie. Natomiast stan rachunkowy jest układ krążków na prętach. Jeżeli teraz mamy obwód scalony zbudowany z tranzystorów CMOS, no to system to jest, powiedzmy, są te tranzystory. Natomiast stan rachunkowy to jest układ prądów w tych tranzystorach. W różnych tranzystorach może płynąć prąd albo go nie płynąć, prawda? I to jest zasada każdego urządzenia liczącego. Jeżeli będziemy szukali nowych technologii, to musimy zdefiniować, co będzie opisywało ten stan rachunkowy układu, a potem musimy opisać system, w którym ten stan rachunkowy musimy zrealizować. Więc jak gdyby pole do popisu jest duże. Ja chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jeden parametr takich tranzystorów, mianowicie długość tej bramki. Długość tego parametru oznacza stopień integracji, prawda? Powiedziałem, że sam chip jest mniej więcej takiej samej wartości. Jeżeli mamy te tranzystory o małej długości bramki, to możemy upakować ich więcej na jednym chipie. Też długość tej bramki oznacza szybkość przełączania. Ponieważ, powiedzmy, to zabiera trochę czasu, żeby przykładając napięcie na bramce, wypchnąć te elektrony z tego kanału. No i w strukturach, które stosowane są obecnie, musimy, przykładając napięcie do bramki, wypchnąć około 1000 elektronów. Ale oczywiście z miniaturyzacją tranzystora liczba ta będzie malała. 1000 też już nie jest dużo.